Witam w programie Działacz w terenie z powiatu przeworskiego. Przenosimy się do powiatu jarosławskiego na mecz, a już tak naprawdę po meczu czwartej ligi LKS Kołoszów Wisłok Wiśniowa. Mecz zakończył się wynikiem 1-2 dla drużyny Wiśniowej, ale na początku przedstawię mojego gościa. Dzisiaj moim gościem jest Wojciech Pilawa. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Najlepszy strzelec poprzedniego sezonu klasy okręgowej Jarosław. Strzeliłeś 30 goli. Powiedz mi, jak będziesz wspominał ten poprzedni sezon? No na pewno bardzo fajnie, bo w wieku 36 lat zostać królem strzelców w tej ligi. Na pewno wielkie podziękowania zawodnikom, chłopakom z drużyny, bo to też ich duża zasługa. Więc dziękuję im serdecznie. Na sezon jak sezon. Udany, bo awans był. Długo świętowaliście? Święta świętowaliśmy może tylko jeden wieczór, bo za chwilę trzeba było myśleć co dalej. Co z czwartą ligą, co kiedy treningi, co wszystko, kto zostanie, kto odejdzie, bo to wszystko było znakiem zapytania, także... Ale udało się, jesteśmy, tylko zbieraliśmy się i walczymy. Proszę mi powiedzieć, dzisiaj inauguracja tej czwartej ligi. Jaka jest różnica między klasą okręgową a czwartą ligą? Po pierwszym meczu ciężko stwierdzić. Na pewno u nas troszeczkę był stres, troszeczkę brakowało przede wszystkim doświadczenia niektórych zawodników, bo są pierwsza z tej czwartej lidze. No ale druga połowa pokazała, że jednak można powalczyć, także zobaczymy w kolejnych meczach. Szkoda tych dwóch straconych bramek, bo można powiedzieć, że sami żeśmy sobie strzelili, no ale walczymy dalej. No tak jak powiedziałeś, ta pierwsza połowa to widać, że zawodnicy jeszcze przestraszeni, albo nawet to, że nieprzyzwyczajenie do tego pressingu, ostrej gry, mało czasu było, a druga połowa faktycznie już się odgryzaliście, no i fajna, piękna bramka twoja, może zawalczysz i w tym roku o koronę króla strzelców. Może i tak by było, ale bardziej wolałbym, żebyśmy jednak się utrzymali w tej czwartej lidze, a koronę niech zdobędzie ktoś inny może. No, los Beniaminków jest ciężki w czwartej lidze, trzeba powiedzieć ogólnie, a w klasie okręgowej Jarosław no tym bardziej, bo i Kańczuga, Start Pruchnik, zazwyczaj po jednym sezonie się żegnali, Orzeł Przeworz też chwilę był, nie jest to łatwa liga dla Beniaminków. Powiem tak, tamte drużyny wcześniejsze sezony może miały troszeczkę trudniej, bo ta organizacja, cała organizacja cała, co spadało więcej drużyn, może było troszeczkę gorzej. Tutaj będzie może inaczej. No ale pokazaliśmy tą drugą połowę, że nie jesteśmy chłopcami do bicia i myślę, że niektóre drużyny będą miały respekt do nas, przyjeżdżając przynajmniej do nas na nasz własny stadion. Drugą połowę zagraliśmy faktycznie lepiej, bo zaczęliśmy grać po swojemu, jak w piątej lidze, czyli do przodu, nie tylko defensywka. Także zobaczymy, co będzie dalej. No, kibice się ucieszyli, bo po 6 latach mogli znowu zobaczyć mecz czwartej ligi. Tak się składa, że z Wisłokiem Wiśniową, z drużyną, która 6 lat temu była Beniaminkiem. No i przez te tyle lat utrzymuje się, więc myślę, że mimo wszystko zadowoleni, bo zostawiliście sporo zdrowia. I tak jak powiedziałeś, szkoda tutaj nieporozumienia, bo myślę, że była szansa na remis. Myślę, że gdyby nie to drugie nieporozumienie i ta stracona bramka w tej pierwszej minucie troszeczkę, jeszcze tu chłopaków troszeczkę może zdołowała, że jednak będzie ciężko, ale faktycznie druga połowa to walka i wreszcie ta walka zaświadczyła, że strzeliśmy tą bramkę, bo to też nie moja bramka, tylko bramka chłopaków, którzy walczyli. No i gramy dalej, zobaczymy, teraz idziemy na Mielec. Nie wiemy, jak tam jest, bo nie graliśmy w tej lidze. Dla nas to każdy mecz będzie ciężki. Speaker mówił, że jutro się żenisz. Powiedz mi, pierwsze, czy to prawda? I druga sprawa, jeżeli tak, to czy narzeczona nie bała się cię dzisiaj puścić na mecz? Tak, to prawda. Jutro mam ślub, wesele i narzeczona wie, co znaczy dla mnie piłka. Także mi się cieszy, że ten mecz nie był w niedzielę, bo byłoby ciężko wybrać. Na pewno bym mecz nie odpuścił, a przynajmniej połowę jednej. Także tak, to prawda, jutro mamy ślub, więc pozdrawiam przyszłą żonę, córeczkę, także do zobaczenia jutro, jestem zdrowy. No właśnie, zszedłeś gdzieś pod koniec meczu, wszystko w porządku? Zszedłem, bo już trenerowi zgłosiłem na początku meczu, że coś miał problem z kolanem po tym pucharowym meczu, ale powiedziałem, że spróbuję. Jednak to rozbiegałem, ale... Jednak wysiłek w którejś tam minucie już dał swoje, więc wolałem nie ryzykować, bo liga jest długa, także lepiej zejść i dać też innym chłopakom pograć. Dzięki za rozmowę, no i wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia i życzę Ci utrzymania tej formy strzeleckiej jak najdłużej. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
I zapraszam, zapraszam oczywiście na mecze z Kołoszowa, także do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia, Adam Onyszczuk.